Siema, siema, widzu Most Wanted Zone. Teraz sobie myślisz, co ty kurde do mnie powiedziałeś, Zebo, o co ci chodzi? No, to jest ten projekt, który zapowiadał, kurde, bardzo duża ilość polskich influencerów, większych, Boxdel, Gimper i tam inni też o tym wspominali. Ogólnie wszyscy ci to są, no, w miarę blisko do Remo, bo to jest Rema projekt, z tego co mi wiadomo, Remo tutaj w to zainwestował. Zainwestował w sobie ponownie w jakiś tam team. I jakaś banda losowa ludzi sobie wyjechała na wakacje, nagrali trailer i po trailerze w sumie każdy o nich zapomniał. I mnie w sumie ta cała sytuacja ciekawiła, dlatego dla was obejrzałem wszystkie ich 9 odcinków, które wrzucili od początku ich projektu. Każdy tutaj sobie mam notatki jakieś o tych odcinkach i podsumujemy, dlaczego to nie wypaliło i dlaczego to, co miało zatrząsnąć polskim YouTube'em, to zatrząsło 2000 ludźmi na ostatnim filmie. No w sumie 2000 ludzi pojechali na wakacje, wielki projekt, tyle pieniędzy. W sensie ja, 2000 ludzi to jest dużo i tak, że ogląda, no ale na realia tego, ile oni wydali, a ile zarobili, to raczej to są, to w ogóle nie są jakiekolwiek kwoty. Ja nawet nie wiem, czy oni mają zarabianie na tym, na kanale na YouTube, bo jakieś tam progi trzeba przekroczyć. A czekajcie, widzowie, przed tym jak wam opowiem, o czym jest pierwszy odcinek i wam pokażę, to pamiętajcie o subskrypcji, bo 60% osób, które ogląda, subskrybuje, a 40% aż 40% nie subskrybuje. Jesteśmy coraz bliżej mojego wielkiego specjału na 1,5 miliona subów, czyli aktywowania systemu Windows, więc subskrybujcie i może nawet i w tym miesiącu jeszcze zdążymy aktywować system Windows. Kurde, no takiego specjału jeszcze chyba nie widzieliście. A, no i lajka zostaw, bo ja wiem, że ostatnio byłem niemiły i was bardzo szantażowałem o lajka, bo mówiłem niemiłe rzeczy o waszych psach, to teraz powiem odwrotność. Jeżeli chcesz, żeby twój piesek żył jak najdłużej, to zostaw lajka. Nie, ty czekaj. Kurde, to i tak was szantażuję psem. Ja pierniczę. No to tak, mamy pierwszy odcinek, czyli vlog z dupy. Nie wiemy nawet kto, jak się nazywa, tylko Instagramy są podane. Pokazują pieniądze, problemy z wynajmem Bugi, przebitki z tych Bugi i ogólnie przebitki co chwilę, jakbyśmy oglądali Buddę, czyli znali postać, jarali się motoryzacją i tak dalej. Potem tymi Bugi jeżdżą, no generalnie nic ciekawego. Drugi odcinek. Tutaj mam odczucie, że to jakiś serial po prostu zwykły, z telewizji. Zero interakcji z widzem, odcinek się zaczyna też z dupy. Wypożyczyli Mercedesy, przebitki jak jeżdżą tymi Mercedesami, no ponownie nic ciekawego. Trzeci odcinek. Nazywa się Graliśmy w golf i nagle stało się to. No, inspiracja z Team X nowego ewidentnie tutaj wleciała, czyli totalnie bezsensowny tytuł, mało interesujący, ale dodamy 3 kropki na koniec, to ludzie klikną, bo będą chcieli wiedzieć, co się stało. No ewidentnie to nie działa, bo co podczas golfa może się stać? No nie wiem. No. Przez pierwsze 2 minuty mamy kupowanie ciuchów na golfa, super. Nie, no pojechać na jakieś wakacje, super ciepłe kraje, iść na golfa. Widać, że tym Remo zarządza, cały odcinek o golfie w sumie, no nic ciekawego, no. Dlatego youtuberzy, którzy osiągli sukces, tworzą teamy i te teamy wtedy osiągają jakikolwiek sukces. Te całe Team X 2, 3, jakieś Most Wanted Zone i inne duperele to są ludzie, którzy, no, jakieś randomy z korpo, którzy mają pieniądze, robią sobie teamy, myślą, że będą na tym łatwo zarabiać. No nie, bo nie wiecie, jak się tym zajmować. No, to jest jakby, nie wiem, chłop, który na co dzień ogrodami się zajmuje, idzie i zostaje chirurgiem. No nie, no, spierniczysz komuś życie. Czwarty odcinek. Już desperacja tytułowa, bo tytuł to znaleźliśmy się w niebezpiecznej sytuacji, ledwo uciekliśmy, gwiazdka, gwiazdka. To już takie tytuły w tą drugą stronę, czyli tak absurdalne, że widać, że są zesperowani o kliknięcia, dlatego żaden widz w to nie kliknie, bo no nie ma konkretów żadnych. Znów pierwsza minuta to kupowanie ciuchów, dalej nawet nie wiem kto, jak się nazywa, a jest czwarty odcinek. Poszli do zoo w tym odcinku, mega interesujące, nikt nigdy nie był w zoo i nie wie, jak to wygląda. Później montaż ze skakania do basenu, też mega ciekawe. Obieranie ziemniaków, seksualizowanie kobiet, nic ciekawego. Piąty odcinek, nareszcie zobaczyli reakcję ludzi chyba na pierwsze odcinki i raczej im się to nie podoba, że no nie wyszło to tak, jak się spodziewali, nie ma tyle wyświetleń. Dlatego nareszcie nagrali jakiekolwiek pytania do nich, opowiadają o sobie, tylko miniaturkę dali słabą, mogli już skopiować od Freeza, a nie dali dekolt piary na pół miniaturki, myślą, że to się kliknie. Wcześniej znałam tylko Karolinę.
żadnego z was nie kojarzyło, nawet z reklamy Fanty Olivera nie kojarzyło. Okazuje się, że większość z nich się wcześniej nie znało, czyli nie paczka znajomych, tylko bardziej znajomych Remo, którzy byli chętni na robienie odgrzewanego kotletu, jakim są teamy. No i znów jest parę randomów dane w jedno miejsce i wow, róbcie content. Trochę takie małpy w zonie. Dlaczego zrzuciłyście propozycję do dołączenia do projektu NASU? Ja z Sarą. No więc, w sumie krótko i na temat, nie odpowiadała nam umowa. No wydaje mi się, że takie umowy bym w ogóle nie podpisała. No nie podpisałaś, więc się podpisała. Ale ogólnie, kiedykolwiek dostała, to bym no, nie podpisała. Nie, no to było po prostu niebezpieczne, nie? Żeby coś takiego podpisać. Tutaj próbują jakieś takie mini dramy robić, coś takiego. Brudy na Natsu wyciągają, że odrzucili propozycję do dołączenia do Natsu World, bo tam bardzo słaba umowa i niebezpieczna jest. Znając życie, to z aktu desperacji na ten filmik, który teraz o nich nagrywam, tak samo jak Natsu na Multiego, też odpowiedzą, zareagują. No nawet się nie zdziwię. Bardzo fajne. Który operator jest lepszy? Ogólnie te pytania to chyba oni sami sobie zadawali, bo jakby no, kto zadałby pytanie, który operator jest lepszy? No żadnego widza to nie interesuje, no. Ja nawet nie wiedziałem, że mają więcej niż jednego operatora do teraz. Ogólnie odcinek minimalnie ciekawy po raz pierwszy, bo lekkie szoty są w stronę Natsu, ale to chyba tyle. Szósty odcinek, tutaj już Remo chyba się zdenerwował, że mało wyświetleń, dlatego wkręcił wyzwania od influencerów, z którymi on się chyba bliżej trzyma. Cały odcinek trochę wygląda jakby był, no, tak niepokolorowany, taki smutny troszeczkę, taki, no, uciążliwie się na to patrzy. Taki filtr jakiś jest na cały odcinek. Wyzwania są, no, są po prostu, no, nie interesują mnie jakoś zbytnio. Jedno z nich wygląda na ustawione, bo jeden z nich wylosował tam podejście do randoma i powiedzenie, że da mu buziaka, daddy, coś takiego. I te osoby na ulicy mają strasznie fejkowy overreact, jakby jak to żyli trochę. Zgaduję, że byli jakoś dogadani przedtem. Nie wiem, nic ciekawego. Hey daddy, can I kiss you on the cheek? What? Can I kiss you on the cheek? Siódmy odcinek, chyba najnudniejszy z tych wszystkich. Różne tam owoce i warzywa sobie wiszą i oni muszą bez użycia rąk to zjeść. Content, po który trzeba było jechać na Cypr, wynająć wielką willę, aby nagrywać. Coś nowego, wyjątkowego, coś na co YouTube nie był gotowy. Przynajmniej tak to opisywali wszyscy ci więksi twórcy w zaprzyjaźnieni z Remo, typu Gimper i tak dalej. Ósmy odcinek. Kolejny odcinek znów z jakimś głupim challenge'em, że rozłożyli meble w basenie i druga osoba ma znaleźć różnicę. Nudne, bardzo nudne. Chyba najnudniejszy odcinek tego, to nawet mi się w całości nie chciał oglądać. A tam Remo pisał na Instagramie, że no, co odcinek to jest lepiej, widzowie. Nie, nie jest. Totalnie nie jest. To jest wręcz przeciwnie. Dziewiąty odcinek, najnowszy odcinek, wrzucony wczoraj, a już kanapowy, czyli pokazywanie zdjęć osoby z tego ich teamu, który ich zdaniem pasuje do pytania. Oczywiście spicy tytuł musi być, czyli kto miał najwięcej partnerów łóżkowych? Ach, Remo, no, jak można zmarnować taki potencjał? Miałeś darmową reklamę od tylu influ, taki budżet, a skończyło się na typowych kanapowych clickbaitach z ludźmi, którzy przez 9 odcinków, no dalej nawet nie pamiętam jak się nazywają. Jakbym zamknął oczy, to tylko jedną osobę potrafię zapamiętać jak wygląda, bo jest bardzo podobna do pewnej znanej aktorki. A, dziewiąty odcinek i nadal filtr żółty wyrąbany na 50%, czyli ile tam, i to bardzo źle wygląda. Rozumiem, że są na wakacjach, ale nie trzeba tego filtru nakładać żółtego, żeby, że niby słońce, że niby wakacyjne, no to nie jest teledysk, Remo. Tego odcinka kanapowego też mi się już nie chciało oglądać całego. Trochę syndrom nowego teamu X, czyli duży budżet, dużo hype'u, a kończy się na takich syfiastych trochę odcinkach kanapowych. I nie życzę im źle. To, że mówię jak jest i jak ja to widzę i dlaczego to nie odniosło sukces, to nie oznacza, że mam jakąś personalną urazę do Remo. Mamy nawet dużo wspólnego, Remo, ze sobą. Ja wiem, że ty mnie nie lubisz, bo tam krytykowałem cię za to, że współpracowałeś z kamerzystą, ale też obydwoje lubimy Lego. Możemy się pogodzić, ale zdejmij mi copyrighta w końcu z reakcji na Gimpera Bombsite. A, czy tam B, już nie pamiętam. Im życzę dobrze, mam nadzieję, że te rady, które tutaj dałem, to jakoś tam zastosują. No jak już zapierniczył tyle pieniędzy w to niech przynajmniej to jakoś to wygląda i jakoś to się da oglądać, bo w momencie, gdy tyle pieniędzy inwestujesz, a tego odcinka nawet jak cię zmuszam, to i tak nie mogę obejrzeć, to ewidentnie jest coś źle i coś jest nie tak. Na początku jeszcze pół biedy, jakieś tam vlogi, jakieś tam zwiedzanie czegoś, ale jak wy kanapowe odcinki robicie jako dziewiąty odcinek,
to coś się źle stanęło po drodze. Ja się z wami, widzowie, żegnam, życzę wam miłego dnia i pamiętajcie, żeby zostawić lajka i suba, bo już niedaleko do 1,5 miliona subów. Ale to jest abstrakcyjna liczba, tak już wiecie, to totalnie bez trollowania i w ogóle 1,5 miliona subów. Ja pierniczę. Miłego dnia ci życzę, widzu. Miłego po prostu dnia. Nie wiem, co mam ci więcej powiedzieć. Na razie. Do jutra.